Witamy ponownie na żywo w studiu w Szwandorfie. Dużo już rozmawialiśmy w ciągu ostatnich dwóch dni o wyzwaniach stojących przed rolnictwem, o redukcji środków ochrony roślin, czasami o redukcji nawozów, która jest przed nami, ale oczywiście również o zmieniającym się klimacie, być może także o zmieniających się oczekiwaniach w stosunku do roślin, które uprawiamy. Oczywiście to samo dotyczy hodowli roślin. Hodowla również musi reagować na to, jakie odmiany będziemy potrzebować w przyszłości, a to wymaga długiego wyprzedzenia czasowego. To często wynosi 8 do 10 lat, jeśli wejść głębiej w temat. Oznacza to, że my rolnicy, a jeszcze bardziej hodowcy, musimy dziś zdecydować, co powinno być na polach w 2030 roku. Aby naświetlić temat jeszcze lepiej, zwłaszcza odnośnie pszenicy, zaprosiliśmy do studia doktora Huberta Kempfa ze spółki hodowlanej Sekobra-Zacucht, którego witamy w naszym studio. Dziękuję bardzo. Pan doktor Kempf studiował nauki rolnicze w Hohenheim, doktoryzował się w temacie mieszanek odmian w hodowli pszenicy ozimej i od 1991 roku jest hodowcą pszenicy. Ma dużą wiedzę i doświadczenie. Myślę, że będzie to bardzo interesujący wykład, dlatego od razu przekazuję mikrofon panu Kempf. Dziękuję za ciekawe i miłe wprowadzenie. Dla mnie dzisiejsze wystąpienie na żywo przed kamerami jest również nowym doświadczeniem. Muszę przyznać, że jestem tym trochę podekscytowany. Mimo tego chciałbym serdecznie powitać wszystkich, którzy słuchają nas przez internet i chciałbym zabrać was chociaż na chwilę w ekscytującą podróż po świecie hodowli pszenicy. Kiedy zostałem poproszony o wykład na ten temat, chętnie się zgodziłem. Na dzisiaj pojawia się ekscytujące, ale i trudne pytanie: jakie cele hodowlane trzeba dzisiaj realizować, aby być w dobrym miejscu w roku 2030? Jednak najpierw chciałbym krótko przedstawić naszą firmę. Tutaj widoczna jest firma Schweiger, w której byliśmy do 2007 roku. Oraz firma Sekobra. To trochę sztuczna nazwa, która w prostym tłumaczeniu oznacza spółkę promującą jęczmień browarny i istnieje od 1902 roku. Jest to francuska firma. Hodowla jęczmienia rozpoczęto w 1960 roku, a pszenicy w 1990 roku. Dziś jesteśmy średniej wielkości firmą hodowlaną i zajmujemy się wyłącznie hodowlą zbóż. Zatrudniamy około 70 pracowników, którzy głównie zajmują się hodowlą. Hodujemy jęczmień ozimy wielorzędowy i dwurzędowy, jęczmień jary, pszenicę ozimą i jarą oraz pszenżyto. Należymy do dwóch dużych krajowych grup browarniczo-zaopatrzeniowej Malterop Soufflé, grupy browarniczej Carlsberg, również grupa zaopatrzeniowa Baywa ma udziały w naszej firmie. Sekobra działa w Niemczech od 1992 roku jako Sekobra Nasiennictwo Spółka ZOO. Wtedy główna siedziba mieściła się w Lemgo Horstmar i zajmowała się hodowlą jęczmienia wielorzędowego, jęczmienia jarego i pszenicy o zimej. Mój zespół i ja staliśmy się częścią firmy Sekobra w 2007 roku, wraz z przejęciem programu hodowli pszenicy od Zatzucht Schweiger, w Feldkirchen, koło mosburg under izar aby Państwo mogli sobie wyobrazić, co robimy, mamy w Feldkirchen około 50 hektarów ogrodów hodowlanych i 20 tysięcy poletek. Ponadto posiadamy około 160 hektarów rozmnożeń przedwstępnych, około 40 odmian. Od 2018 roku Sekobra posiada własny dział sprzedaży, którego celem jest samodzielne wprowadzenie odmian na rynek. A teraz bardzo krótko parę słów na temat naszych stacji i programów hodowlanych w Niemczech. Tutaj widzimy siedzibę Wlemgo Horstmar. W Bielefeld w nadrenii północnej Westfalii. Następnie mamy program hodowlany pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego wielorzędowego jęczmienia jarego z odpowiednimi materiałami wyjściowymi. A od 2007 roku w Mosburg-Feldkirchen mamy program hodowlany pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia dwurzędowego. Te dwa ośrodki bardzo dobrze się uzupełniają pod względem chorób i warunków wzrostu. Jestem przekonany, że są to dobre miejsca do hodowli. Jeśli się zastanowić, czym należy się kierować w hodowli, to myślę, że aby w ogóle można było mówić o hodowli, trzeba spełnić pewne podstawowe warunki, które chciałbym wyjaśnić od razu na początku. W zależności od tego, nad którą cechą chce się pracować, jako hodowca zawsze muszę sobie zadać pytanie, jaką rolę odgrywa cecha, nad którą pracuję. Czyli pytanie o znaczenie tej cechy: kiedy, jak często i w jakim stopniu występuje? Czy warto zająć się na przykład zimotrwałością, jeśli szkody spowodowane złym przezimowaniem roślin występują tylko co 50 lat? Aby móc pracować nad daną cechą, potrzebuję wystarczającej ilości zmiennych w puli genowej danego gatunku. Co oznacza, że konieczne są różnice danej cechy w ramach jednego gatunku, aby w ogóle móc pracować nad daną cechą. Dam państwu przykład. Jeśli idę w kierunku odporności, potrzebuję jakiejkolwiek odporności, aby mógł ją utrwalić w odmianach. A jeśli jej nie mam, to muszę pomyśleć o nowych technologiach. Poza tym, kiedy pracuję nad daną cechą, muszę mieć możliwość jej sprawdzenia i przetestowania. Oznacza to, że jeśli nie mogę jej sprawdzić i przetestować, to nie mogę jej opracowywać. Wrócę do przykładu zimnotrwałości lub szkód spowodowanych złym przezimowaniem roślin. Jeśli nie mogę symulować zimowania, to nie mogę prowadzić selekcji pod kątem zimotrwałości. Poza tym, jako prywatna firma hodowlana, musimy zawsze brać pod uwagę, czy cecha, nad którą pracujemy, jest dla rolnika coś warta. Czy jest gotów zapłacić za cechę, którą posiada dana odmiana. Innymi słowy, musimy na tym zarabiać pieniądze. Poza tym jako hodowcy mamy zawsze problem, kiedy mamy rozwiązanie hodowlane i istnieje też rozwiązanie techniczne, które rozwiązanie ma więcej zalet i tutaj parę przykładów. Zboże można bardzo dobrze hodować w kierunku odporności na wyleganie, ale to samo można również osiągnąć stosując regulator wzrostu. To samo dotyczy odporności kontra fungicydy, insektycydy. Możemy również prowadzić selekcję i hodowle w kierunku zwiększenia efektywności wykorzystania azotu lub możemy też zwyczajnie nawozić azotem, ujmując całościowo jakość bardzo wiele można osiągnąć poprzez hodowlę, ale to samo można uzyskać za pomocą środków wspomagających. I często pojawia się pogląd, że hodowla jakościowa wcale nie jest potrzebna, ponieważ można to wszystko osiągnąć korzystając z dodatków. Czym jest hodowla? Hodowla to zawsze trochę jak szukanie igły w stogu siana. Tutaj zdjęcie krzyżówki, którą my hodowcy oznaczamy F0, powiedzmy jako propozycję odmiany. Co robimy? W pierwszym roku krzyżujemy, następnie w pierwszych latach hodowli tworzymy dużą liczbę potomstwa, by uzyskać dużą zmienność. Od piątego roku po krzyżowaniu rozpoczynamy selekcję. Robimy to coraz intensywniej z większą liczbą poletek testowych, testów oraz ze zwiększoną liczbą badań jakości. Pod koniec ósmego lub 9 roku być może dotrzemy do punktu, kiedy uzyskujemy dopracowany materiał, który możemy zgłosić do badań wartości gospodarczej. Po ósmym roku z około 400 krzyżówek pozostaje 5 do 10 rodów, które zostają do badań wartości gospodarczej. Następnie mamy 3-letnie badania wartości Gospodarczej przez Federalny Urząd Odmian do oceny wartości roślin rolniczych. Po czym, jak będziemy mieć dużo szczęścia, otrzymamy rejestrację odmiany. Następnie odmiana przechodzi do regionalnych badań odmian i potem może ewentualnie wejść do zalecanych w regionie. Oznacza to, że cały proces odkrzyżowania do rekomendacji odmiany zajmuje powiedzmy od 10 do 14 lat. I tutaj również pytanie o to, jakie cele hodowlane przyjąć na 2030 rok. To pytanie musimy sobie zadawać każdego dnia, bo rozpoczynając pracę w 2021 roku, musimy mieć świadomość rejestracji do badania wartości w 30. Dlatego trzeba zacząć o tym myśleć już dziś. Potem oczywiście pojawią się otwarte pytania dotyczące sukcesu hodowlanego. A pierwsze pytanie jest oczywiście o to, jakie cele hodowlane i cechy będą ważne w przyszłości. O tym mówi również dzisiejszy wykład. Poza tym istnieje więcej pytań dotyczących hodowli. Na przykład, ile krzyżówek muszę wykonać dla danego regionu, dla danego landu. Jeśli chcę rozpocząć hodowlę, to pojawia się pytanie, jakiej metody hodowlanej użyję, jak duży ma być zakres pracy. W jakich stanowiskach i w ilu stanowiskach chcę testować mój materiał? Ile wysiłków chcę włożyć w hodowlę odporności? Ile przeznaczyć, jakie nakłady ponieść na jakość, ile biotechnologii, ile odmian chcę zgłosić do badań wartości gospodarczej? I to są pytania, które trzeba sobie zadać przy każdym programie hodowlanym, ale jest również oczywiste, że mamy określony budżet, w ramach którego trzeba się starać odnieść sukces. Innymi słowy, ważne jest to, co ostatecznie pojawi się na rynku. Pokazałem tutaj różnorodność naszych celów hodowlanych na przykładzie pszenicy. Mamy bardzo wiele cech, które opracowujemy lub możemy opracować. Niektóre cechy musimy uwzględnić, inne nie. Pierwszą cechą jest plon ziarna ze wszystkimi jego cechami towarzyszącymi, takimi jak efektywność wykorzystania składników pokarmowych oraz stabilność plonowania. Widzą tu państwo wymienione różne cechy, nad którymi można a czasami trzeba pracować. Jest ich sporo. Poza tym mamy całe spektrum odporności. Oczywiście chcemy, by rośliny były bardzo zdrowe, odporne na wszelkie choroby liści i kłosów, odporne na choroby wirusowe. Jeśli się w pszenicy. Możemy również hodować odporności przeciwko szkodnikom, jeśli mamy źródła odporności, możemy nad tym pracować. I chciałbym od razu zaznaczyć, że moim celem zawsze było tworzenie odmian tak zdrowych, żeby rolnik nie potrzebował już więcej ani regulatorów wzrostu, ani fungicydów. Ale o tym szczegółowo później. Poza tym, oczywiście, nadal mamy cały wachlarz cech dotyczących jakości ziarna. Jeśli chodzi o mąkę, to ważne są jakość wypiekowa ze wszystkimi jej cechami towarzyszącymi, takimi jak zawartość białka, objętość wypiekowa, liczba sedymentacji, wyrastanie ciasta, liczba opadania. Wartość browarna w przypadku pszenicy odgrywa również pewną rolę, a poza tym wartość żywieniowa lub paszowa, być może również wartość skrobiowa. Jak widać istnieje całe spektrum cech, nad którymi możemy, powinniśmy, względnie musimy pracować. Ostatecznie jednak ważne jest, aby połączyć te cechy z bardzo wysokimi plonami, ponieważ plon wciąż jest miarą wszech rzeczy dla rolnika i każdy hodowca ustala trochę inne priorytety i zawsze pojawia się pytanie, czy pewne cechy można również tak bezproblemowo łączyć, czy też nawzajem się wykluczają. Próbowałem przedstawić Państwu możliwy rozwój w uprawie roślin i wyzwania czekające na nas do roku 2030 oraz możliwości rozwiązań generowanych dzięki hodowli. Dlatego teraz chciałbym odpowiednio ustrukturyzować swój wykład. Myślę, że być może wspominano o tym częściej niż tylko w ciągu ostatnich kilku dni, że dąży się do ograniczenia środków ochrony roślin. Jestem przekonany, że to nadejdzie. Podejście do znalezienia rozwiązania w hodowli jest proste. Wchodzimy jeszcze bardziej w hodowlę odpornościową w celu uzyskania szerokiej odporności na wszystkie ważne choroby. Można również prowadzić selekcję w kierunku zwiększenia konkurencyjności względem chwastów, żeby oszczędzać na herbicydach. Kolejnym aspektem byłoby zmniejszenie zużycia nawozów, czego konsekwencją byłaby mniejsza zawartość białka przy jednoczesnym pogorszeniu wartości wypiekowej. I tutaj również możemy ukierunkować selekcję na lepszą przyswajalność azotu czy lepszą wydajność azotu. Możemy również selekcjonować cechę wyższej jakości białka, aby odmiany również przy niższej zawartości białka miały bardzo dobrą wartość wypiekową. Inną konsekwencją byłoby to, że zrezygnujemy odrobinę z wysokości plonów na rzecz o wyższej zawartości białka. Wtedy oczywiście celem byłoby rozszerzenie rolnictwa ekologicznego do 30%. W tym przypadku można powiedzieć ok, możemy wyhodować odmianę dla rolnictwa ekologicznego i realizować specyficzne cele hodowlane. Poza tym istnieje oczywiście cała problematyka zmian klimatycznych, o których później trochę więcej. Z hodowlą uwzględniającą upały, stres, suszy i stabilność planowania. To są te cztery zagadnienia, według których ustrukturyzowałem moją prezentację i chciałbym pokazać kilka przykładów dla każdego z tych czterech punktów. Co osiągnęliśmy do tej pory w hodowli odpornościowej, a co okazało się skomplikowane, trudne w tej hodowli. Jednym z widocznych problemów jest to, że na przestrzeni lat pojawiają się coraz to nowe choroby. Próbowałem to pokazać za pomocą porażenia, Po prostu ocena pomnożona przez liczbę miejsc uczestniczących w badaniu wartości gospodarczej. I widzimy w przypadku mączniaka, że to nie jest duży problem. Pojawia się on coraz rzadziej, oznacza to, że dużo osiągnęliśmy w hodowli odpornościowej. Septorioza liści podlega silnym wahaniom. Mamy lata z ekstremalnym porażeniem septoriozą liści, jak na przykład w 2016 roku, potem było jej znowu stosunkowo mało, jak na przykład w ostatnich dwóch latach. Objawy choroby są zróżnicowane. Mamy również rdzę żółtą, która nie była problemem. Do 13 i 14 roku po prostu się nie pojawiała. A w 14 roku nastąpiło przełamanie odporności i grzyb zaczął eksplodować. Teraz znów mamy go pod kontrolą. Kolejną ważną chorobą liści jest rdza brunatna, której występowanie również podlega silnym wahaniom. Kiedy mamy ciepłe, suche lato, to występuje bardzo intensywnie. Jest to zatem problem hodowli odpornościowej. A wniosek z tego jest taki, że choroby występują w bardzo różnym nasileniu w różnych latach i dlatego mają różne znaczenie. Na przykład w przypadku żółtej rdzy do 13 roku mówiono, że żółta rdza nie jest dużym problemem, przynajmniej na południu Niemiec. Pomimo tego, w hodowli musimy próbować wbudować w odmiany podstawową odporność na wszystkie ważne choroby. Mam tutaj przykład odmian z naszej własnej firmy. Tutaj widać różny poziom nasilenia występowania w zależności od podatności zawartej w liście opisowej odmian z 2021 roku. Niebieska linia to średni poziom występowania, który byłby średnim porażeniem. Żadna z naszych odmian nie jest gorsza od średniej, co sprawia nam dużą przyjemność. W przypadku wielu innych cech są znacznie lepsze i mają bardzo dobre kombinacje odporności. Oczywiście zawsze można dalej pracować i doskonalić cechy, ale myślę, że osiągnęliśmy już bardzo dobry zakres. I po Pokazałem ponownie wyjątek z listy opisowej odmian. Tutaj znów z tymi czerwonymi paskami Państwo widzą, że w sumie osiągnęliśmy już duży postęp w hodowli pszenicy. W przypadku mączniaka mamy średnią ocenę 3. W Polsce jest na odwrót, adekwatna ocena to 6. Co oznacza, że porażenie jest niewielkie. Bardzo dobrze radzimy sobie z żółtą rdzą. W przypadku fuzariozy możemy stać się trochę lepsi. Wiele osiągnięto również w przypadku rdzy brunatnej. A jako skrajny przykład chciałbym pokrótce pokazać naszą odmianę Castel, która została zarejestrowana w zeszłym roku i moim zdaniem jest najlepszą i najzdrowszą odmianą. Tutaj zostały zsumowane poziomy występowania odporności i widzą Państwo, że Castel jest zdecydowanie najzdrowszą odmianą, biorąc pod uwagę wszystkie choroby. Oznacza to, że dzięki hodowli można wiele osiągnąć. Również w przypadku fuzariozy, która zwłaszcza na południu Niemiec jest dużym zagrożeniem, osiągnęliśmy w hodowli już bardzo wiele. Oto przykład lub inaczej wynik z Instytutu Państwowego Bawarii, który w tym przypadku wykonuje przełomową lub bardzo dobrą pracę. Zawartość don, deoksyniwalenolu, czyli toksyny pochodzenia fuzaryjnego, badano w łanach pszenicy w określonych specjalnych doświadczeniach. Widzimy tutaj bardzo dobry, szeroki zakres od bardzo niskich zawartości don do bardzo wysokich. W tym przypadku wiele już osiągnięto. Tutaj znów pojawia się pytanie, co dla rolnika jest ważne, jakie odmiany akceptuje? Trzeba mieć na uwadze, że całkowicie zdrowe odmiany, zdrowe jeśli chodzi o fusarium, nie dają takich samych plonów jak odmiany bardzo Podatne na porażenie. Również w naszej firmie zakreśliłem to na zielono. Widać, że my w Mosburgu, w Feldkirchen, możemy bardzo dobrze selekcjonować odmiany, jeśli chodzi o odporność na fusarium i niewielką zawartość don. W którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o hodowlę odpornościową lub co się stanie, jeśli środki grzybobójcze zostaną zredukowane lub trzeba je oszczędzać? Jest to pokazane na tym slajdzie rozwój plonu, badanie wartości gospodarczej bez ochrony chemicznej. Jest to dolna zielona linia, która pokazuje plon bez stosowania regulatorów wzrostu i fungicydów w porównaniu z czerwoną linią, odnoszącą się do kombinacji chronionej regulatorami wzrostu i fungicydami. I jeszcze bardzo krótko o tym, co hodowla osiągnęła łącznie. My uzyskujemy co roku postęp planowania o około 46 setnych kwintala na kombinacjach chronionych, a na niechronionych 57 setnych kwintala. W zeszłym roku w badaniach wartości gospodarczej wymłóciliśmy średnio ponad 100 kwintali ze wszystkich kombinacji bez regulatorów wzrostu i fungicydów, a średnia różnica między rośliną traktowaną chemią a nietraktowaną z powodu spadku porażenia chorobami wynosi około 10 kwintali na hektar. Tyle byśmy średnio utracili, gdybyśmy przestali stosować fungicydy i regulatory. Wzrostu. Oczywiście fungicydy i regulatory wzrostu kosztują. Oto kolejny slajd z Bawarskiego Instytutu Państwowego, który w przypadku pszenicy ozimej zawsze wylicza nadwyżkę bezpośrednią i porównuje w ten sposób wynik finansowy poziomu pierwszego i drugiego. Jak widać, są odmiany, które mają lepsze plony bez chemii na pierwszym poziomie. Czasami są odmiany z chemią, które mają lepsze plony na drugim poziomie. A jeśli rzeczywiście przyjrzeć się zestawieniu zysków i strat tego intensywnego poziomu, to widać, że mamy takie odmiany jak aksjoma, Apostel, które przynoszą największy zysk na poziomie pierwszym, bez chemicznej ochrony. Niektóre reagują również na intensywność uprawy w ostatnich trzech latach, ale średnio trzeba powiedzieć, w moim odczuciu niewiele by się stało, gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z fungicydów i regulatorów wzrostu. A oto wizualizacja tego, co może zrobić Wodowla odpornościowa. Tutaj widzą państwo zdjęcie z 2018 roku, zrobione przez Instytut Badania Odmian w Herksheim. Tam około 90% wszystkich odmian wyglądało tak z powodu rdzy brunatnej. Wszystkie odmiany były więc całkowicie zniszczone. A tutaj zupełnie przeciwnie, nasza odmiana Campesino, która niesie ze sobą nowy gen odporności, gen LA24, spowodował, że rośliny były jeszcze zupełnie zielone. Pokazuje to, jak wiele można osiągnąć dzięki hodowli odpornościowej. Jedno trzeba oczywiście wiedzieć, że hodowla odpornościowa, podobnie jak praca nad fungicydem z roślinnym lub chemicznym składnikiem aktywnym, trwa równie długo. Tu jest przedstawiona hodowla odmian Campesino i Asory, których pierwsze krzyżowania wywodzą się z 1984 roku, kiedy krzyżowaliśmy Kronjuwel z Amigo. Ja rozpocząłem pracę dopiero w 1991 roku w Feldkirchen, więc krzyżówki zostały wykonane jeszcze przed moim zatrudnieniem. Tutaj widać, że hodowla odpornościowa trwała w sumie 29 lat, zanim uzyskano tę odmianę. A potem minęło kolejnych 10 lat, zanim rzeczywiście na rynku pojawiły się pełne sukcesy odmiany, takie jak Asory i Campesino. Ambesino. Myślę, że powinienem teraz omówić aspekty odporności. Myślę, że mamy to pod kontrolą. Dzięki hodowli możemy wiele zdziałać. Do tego mamy cały problem zmniejszenia zużycia nawozów, niższej zawartości białka. O tym moglibyśmy rozmawiać przez cały dzień. Myślę, że możemy również poprowadzić selekcję pod kątem efektywności azotu, wyższej jakości białka lub pod kątem wysokiej zawartości białka, ale przy niższych plonach ziarna. Podam też do tego przykłady. Jak Państwo widzą, bardzo lubię pracować z Państwowym Instytutem. Razem z doktorem Hartelem przeprowadziliśmy wspólnie badania doświadczenie z nawożeniem pszenicy wysokojakościowej. Nawoziliśmy zgodnie z rozporządzeniem o nawozach dla pszenicy jakościowej chlebowej A w strefach szczególnej ochrony wód według rozporządzenia o nawożeniu dla pszenicy A i rozporządzenia o nawożeniu dla pszenicy E elitarnej. Jak Państwo widzą, plon ziarna znacznie spada, gdy zmniejszamy nawożenie. Najwyższy poziom pozostaje najbardziej plenny. To samo dotyczy zawartości białka, która wyraźnie spada, gdy zmniejszamy nawożenie. Ale także jakość. Jak widać, zawartość białka, zawartość glutenu, wartość wypiekowa, popatrzmy na pierwszą kolumnę, zgodnie z prawem nawozowym, w strefie szczególnej ochrony wód, również spada. I trzeba to po prostu przyjąć za pewnik, że najwyższą jakość ziarna osiągamy przy większych dawkach nawozów. Co można teraz zrobić, jeśli się powie, OK, to zróbcie odmiany efektywniej wykorzystujące azot, które powinny pobierać więcej azotu z gleby. W tym kierunku również przeprowadzono już kilka prac. Jako przykład chciałbym pokazać doświadczenia z Landowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Turyngii. Dr. Goethe, który tam pracuje, wizualizuje analizy w jasny i zrozumiały sposób. Jak widać w badaniach odmian landu Turyngi, średnie pobranie azotu waha się od 203 do 218 kg. Oznacza to, że różnica pobrania w całej palecie odmian wynosi od 15 do 20 kg azotu, co nie jest ekstremalnie dużą różnicą. Pojawia się w związku z tym pytanie, jak daleko możemy to wykorzystać do celów hodowlanych. Oczywiście rolnik przy zakupie materiału siewnego może również pytać o odmianę pobierającą najwięcej azotu. Azotu. Poza tym ciągle dyskutuje się temat zawartości białka surowego oraz wartości wypiekowej. Widzą to Państwo na tym slajdzie, gdzie przedstawione są wyniki badania wartości gospodarczej od roku 2011 do 2020, którą obliczyliśmy metodą najmniejszych kwadratów. Tutaj widać, że wartość wypiekowa rośnie, kiedy wzrasta również zawartość białka. Tak więc wartość wypiekowa jest bardzo zależna od zawartości białka i to niezależnie od odmiany. W tym momencie zawsze pojawia się dyskusja, że istnieją odmiany, które mają również wyższą wartość wypiekową, Przy niskiej zawartości białka. Jako przykład mamy tutaj odmianę Axioma, która ma bardzo wysoką zawartość białka, a także bardzo dobrą wartość wypiekową, ale znajduje się na linii regresji. Oraz inny przypadek, gdzie jest odwrotnie. To jest na przykład nasza odmiana Asory, która przy bardzo małej zawartości białka osiąga również bardzo dobrą wartość wypiekową. Istnieją również inne odmiany, które osiągają znacznie wyższą niż oczekiwano wartość wypiekową przy stosunkowo niewielkiej zawartości białka. Możemy więc nadal pracować w tym temacie i spróbować uzyskać odmiany, które przy niewielkiej ilości białka, ale za to wyższej jakości osiągną wysoką wartość wypiekową. To samo można przedstawić za pomocą relacji stopni natężenia występowania cech zawartości białka surowego do wartości wypiekowej za pomocą listy opisowej odmian, która w tym przypadku jest jeszcze z ubiegłego roku. Tutaj można zobaczyć odmianę Asory, która z zawartością białka surowego na poziomie 4 osiągnęła wartość wypiekową 9. Ale tutaj również widoczna jest zależność między zwiększoną zawartością białka surowego i zwiększoną wartością wypiekową, która nadal istnieje. Osobiście jestem przekonany, że istnieją możliwości hodowlane, aby poprawić jakość białka. Następnie oczywiście pojawia się pytanie, jaką wartość dla nas ma ogólna zawartość białka surowego, jaką odmianę wybralibyśmy docelowo, którą chcielibyśmy mieć. Tutaj można zobaczyć zawartość białka surowego, które opublikowało bawarskie stowarzyszenie LSV Pole Łączy od 2019 do 2021 roku. Obliczane również przy użyciu metody najmniejszych kwadratów i sklasyfikowane według grup jakościowych EAB. Już dziś widać, że poruszając się wyłącznie w badaniach odmian w obrębie landów przy akceptacji norm handlowych dla pszenicy E, to żadna z testowanych pszenic elitarnych nie osiągnie 14% zawartości białka. Osiągnięcie normy 14% jest bardzo trudne. W przypadku pszenicy z grupy jakościowej A zaledwie dwie odmiany osiągają próg 13% lub są powyżej niego. W przypadku pszenicy B jest trochę lepiej. Tutaj więcej odmian nadal osiąga standard 11,5%. Pytanie, co zostanie zaakceptowane przez rynek? Jakie mamy odmiany, na przykład Asory, która nadal ma dobrą wartość wypiekową przy niewielkiej zawartości białka? A może klient będzie chciał takie odmiany jak szpontan lub lemi, które w przypadku pszenicy jakościowej A łatwo osiągają granicę 13% i tę kupię? Ale z mojego punktu widzenia nie jest to takie proste, bo za wydajność takich odmian trzeba odpowiednio zapłacić, gdyż te odmiany znacznie Niżej plonują niż Asory, i to jest przedział, w którym się poruszamy. Muszę powiedzieć, że dotychczas ceny pszenicy jakościowej A z mojego punktu widzenia były bardzo niskie i dlatego trzeba sprawdzić, czy rolnik nadal będzie się koncentrował na odmianach bogatych w białku, o nieco niższych plonach, czy też wybierze inne odmiany, które są również dostępne. Na tym chciałbym zakończyć aspekt jakości i przejść do rolnictwa ekologicznego. Na dzisiaj celem jest, by do 2030 roku rolnictwo ekologiczne zostało rozszerzone do 30%. I myślę, że rozwiązaniem byłoby prowadzenie niezależnej hodowli dla rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem specjalnych celów hodowlanych. Co robimy w Sekobrze? Chodujemy pszenicę, którą nazywamy hodowlą pszenicy dla rolnictwa ekologicznego. W tym przypadku trzeba wiedzieć, że w tle toczy się dyskusja na temat odmian ekologicznych, które są hodowane wyłącznie w warunkach ekologicznych lub tak jak my to robimy hodowla odmian pszenicy dla rolnictwa ekologicznego byłby to rodzaj kompromisu model hybrydowy. My robimy specyficzne ekokrzyżówki od 2002 roku i są to krzyżówki, których nie robiłbym w przypadku uprawy konwencjonalnej. Sektor ekologiczny od zawsze był moją pasją. Odmiana Natura Star jest pierwszą ze specjalnym testem w badaniach wartości ekologicznej. Odmiana ta została zarejestrowana w 2002 roku. W normalnym procesie hodowli bierzemy pod uwagę takie specyficzne cechy, jak zdolność konkurencyjna względem chwastów, dobra wartość wypiekowa przy niskiej zawartości białka. Potem Sprawdzamy materiał, który uważamy, że nadaje się do sektora ekologicznego w ekologicznych stanowiskach lub sprawdzamy go bardzo szczegółowo na konwencjonalnych poletkach doświadczalnych. I kiedy już jesteśmy przekonani, że mamy coś, co może być interesujące czyli interesujące rody, linie dla upraw ekologicznych, to poddajemy nową odmianę i tak jest w przypadku pszenicy od kilku lat osobnym badaniom wartości ekologicznej, które odbywają się tylko w warunkach ekologicznych. Wtedy również rejestrujemy tylko te rody do badań wartości ekologicznej. Naszym celem jest sprzedaż tych odmian, które zostały zarejestrowane po badaniach wartości ekologicznej głównie w sektorze ekologicznym. I myślę, że na dzisiaj jesteśmy w tym całkiem dobrze. Obecnie w sektorze ekologicznym mamy zarejestrowane trzy odmiany. To jest Wendelin, Pulino, Blickfang. Mamy nadzieję, że w marcu dopuszczona zostanie odmiana Rubecal. I w ten sposób mamy odmiany przeznaczone do uprawy w rolnictwie ekologicznym. W szczególności nasza odmiana Wendelin ma już odpowiednio duży obszar reprodukcji. Teraz oczywiście można również zapytać, czym jest zdolność konkurencyjna względem chwastów? Czy coś takiego istnieje? Jak można to przetestować? Dzisiaj sprawdza się to na podstawie trzech cech. Jest to z jednej strony pokrycie gleby na wiosnę, tworzenie zielonej masy wczesną wiosną i wysokość roślin. Kiedyś przetestowałem wszystkie odmiany, które mamy w Ecolandbau. Albo w landowych badaniach odmian i przedstawiłem wyniki. Jak Państwo widzą, wczesną wiosną są już bardzo widoczne różnice w przykryciu gleby. Zawsze wyrażane przy użyciu stopni natężenia występowania z listy opisowej odmian. Potem mamy na wiosnę tworzenie masy, która jest nieco inna, ale pozwala nam na selekcję i na ustalenie wysokości. A jeśli ująć te trzy cechy razem, to można bardzo dobrze zobaczyć, że istnieje kilka istotnych różnic w zdolności tłumienia chwastów. I oczywiście można pytać, jakie są to odmiany. Pozaznaczałem gwiazdkami te, które zostały wyhodowane konwencjonalnie. A wszystkie pozostałe pochodzą z hodowli ekologicznej, z hodowli czysto ekologicznej lub odmian wyhodowanych specjalnie dla rolnictwa ekologicznego. I widzą Państwo, że według tych trzech cech wszystkie odmiany hodowane w rolnictwie ekologicznym mają przeciętnie znacznie lepszą zdolność tłumienia chwastów niż odmiany hodowane konwencjonalnie. W przypadku odmian hodowanych konwencjonalnie trzeba dodać, że są to odmiany, o których myślano, że będą również dobre w rolnictwie. W ekologicznym. Myślę więc, że można selekcjonować i hodować zdolność tłumienia chwastów. Przywiozłem zdjęcie z zeszłego roku. Jest to ekologiczne pole z bobikiem, jako przedplonem w gospodarstwie, które od trzech lat jest gospodarstwem ekologicznym, lecz nadal bardzo dobrze zasobnym w składniki pokarmowe. Widzą tu Państwo, jak przytulia wyrasta ponad roślinę uprawną, a obok ta sama roślina uprawna jest nieco wyższa, w której przytulia przez długi czas jest jeszcze niewidoczna. Oznacza to, że również w tym przypadku wysokość rośliny jest decydującą cechą, jeśli chodzi o tłumienie chwastów. Na polu, gdzie roślina uprawna jest niższa, Trzeba pielić ręcznie, bo inaczej przytulia by naprawdę wszystko zarosła. Mamy tu kolejny przykład tego, co jest ważne w rolnictwie ekologicznym. Oto wyniki z Państwowego Instytutu Badań Odmian oraz badań odmian z Instytutu Ekoland w Bawarii. Ja radzę każdemu rolnikowi, aby przyjrzał się tym wynikom, niezależnie od tego, czy jest to rolnik konwencjonalny czy ekologiczny, oraz by wracał na te strony internetowe, bo to są naprawdę dobre badania i analizy. Tutaj jest pokazany plon ziarna w Krajowych Ekologicznych Badaniach Odmian oraz zawartość glutenu i wartość wypiekowa. Niestety nie mam przy sobie wskaźnika i nie mogę tego dokładnie pokazać, ale widać, że wszystkie odmiany hodowane konwencjonalnie, takie jak Chevignon, Talent, Asory i tak mają bardzo dobry plon. Ale plon jest również bardzo dobry w ekologicznej uprawie Państwowego Instytutu Badań Odmian. Tym, czego te odmiany nie dają, to po prostu jakość. Do tej pory zawsze mieliśmy w sektorze ekologicznym zwykle dobre, bardzo dobre odmiany elitarne, które były tam uprawiane w celu uzyskania wysokiej jakości chleba. Tutaj widać, że im dalej w prawo, tym niższa wydajność, ale tym lepsza wartość wypiekowa, podobnie jak zawartość białka. Jesteśmy przekonani, że np. Na nasza odmiana Wendelin, która daje średni plon, ale za to ma bardzo wysoką zawartość glutenu, co daje bardzo dobrą wartość wypiekową, jest bardzo dobrym kompromisem w rolnictwie ekologicznym, jeśli chodzi o plon ziarna, jakość wypieku oraz zdolność tłumienia chwastów. To byłyby cele hodowlane dla rolnictwa ekologicznego. Dobra jakość przy niskim poziomie białka oraz zdolność tłumienia chwastów. No i oczywiście wszystkie inne aspekty, takie jak odporność, mają istotne znaczenie. Chociaż trzeba powiedzieć, że dyskusja prowadzona na temat uprawy ekstensywnej, a myślę tu o rolnictwie konwencjonalnym, wiele może się nauczyć od sektora ekologicznego. Wtedy wszystko zostaje zredukowane. Zmniejsza się porażenie chorobami. Rośliny uprawne są niższe, jeśli mniej nawozimy, w konsekwencji czego nasilenie zjawiska. Zjawisk ekstremalnych nie jest uwypuklone. Teraz trochę na zakończenie najtrudniejszego punktu, czyli zmiany klimatu. Co możemy zrobić w hodowli? Hodowli na stres upału i suszy. Myślę, że stabilność planowania jest zdecydowanie najważniejsza. Przy dyskusjach klimatycznych zawsze pojawia się pytanie czy zmiany klimatyczne w ogóle istnieją. Oto przykład rozwoju średniej rocznej temperatury w Freisingu w latach 1995-2021. I widzą Państwo wyraźny wzrost temperatury. W ciągu 10 lat mamy wzrost temperatury o nieco ponad pół stopnia, a za 100 lat mielibyśmy wzrost o więcej niż 5 stopni, czego z pewnością nie chcemy i dlatego musimy temu przeciwdziałać. Co oczywiście jest teraz pewnym problemem. W tym roku mamy kolejny nieekstremalny, ale zdecydowanie stosunkowo zimny rok, który wywraca do góry nogami warunki hodowli. Warunki środowiskowe ostatnich kilku lat. Z mojego punktu widzenia, średnie temperatury w zimie od listopada do lutego również zmieniają się. Zimowe temperatury znacznie wzrosły. A co to oznacza, gdy zimą wzrastają temperatury? Kiedy mamy cieplejsze zimy, automatycznie wzrasta presja chorób, bo choroby mogą rozwinąć się w ciągu zimy i zacząć się rozmnażać. To jest stan faktyczny. Można jedynie pytać o to, jak może sobie z tym hodowca poradzić. Tutaj uśredniłem pierwszy i drugi stopień z poprzedniego wykresu planowania, gdzie przedstawiłem rozwój planowania w badaniach wartości gospodarczej tylko z 2001 roku. I widzą Państwo, wzrost plonów nie wynosi już 0,6 czy 0,5% kwintala, ale średnio tylko 36 0,36%. Zbiory są w związku z tym znacznie niższe. Widać również, jak Punkty na wykresie skaczą. Problem hodowlany, jaki mamy, polega na tym, że te wahania każdego roku mają inną przyczynę. Oto przykład. W 2018 roku z pewnością mieliśmy najbardziej ekstremalne, najcieplejsze lato, najgorszą suszę i bardzo niskie plony w historii. W 2021 mieliśmy też niskie plony, nawet niższe niż w 2018 roku, ale z zupełnie innych przyczyn, a mianowicie zimnej wiosny, wyjątkowo wilgotnego lata, niewielkiej ilości promieni słonecznych, a tym samym bardzo słabą możliwością wytworzenia plonów. Tak więc oba lata, 2018-2019, miały zupełnie inną przyczynę słabych plonów, a to utrudnia hodowlę. I to zjawisko wahania plonów z powodu bardzo różnych warunków pomiędzy poszczególnymi latami narastało w ciągu ostatnich 20 lat. Dlatego myślę, że istnieje zapotrzebowanie na odmiany, które poradzą sobie ze wszystkimi problemami, które wszystko dobrze zamortyzują i wydadzą stabilne plony. Ale wtedy być może nie będą w stanie zapewnić najwyższych plonów w poszczególnych latach. Co może zrobić hodowla roślin? No cóż, omówiłem już hodowlę odpornościową. W tym przypadku będziemy mieć więcej chorób, być może wręcz choroby przenoszone przez owady, ale o tym nie w tym wykładzie. Niektórzy twierdzą, że nadejdą bardziej ekstremalne wiosenne susze i późne przymrozki, więc oczywiście jednym z rozwiązań byłoby wyhodowanie później rozwijających się odmian, które później się wykłaszają i nie będą w związku z tym tak narażone na wiosenną pogodę. Praktycznie posiadamy odmiany dobrze zimujące lub mniej wrażliwe na późne przymrozki. Są to te, które wiosną rozwijają się powoli, ale to, co być może pojawi się częściej, to upalniejsze i suchsze lata. Oznacza to, że musimy selekcjonować wczesną dojrzałość. Potrzebujemy tolerancji na upały i suszę. Potrzebujemy lepszego rozwoju korzeni. Być może również mniejszego zużycia wody, a może będziemy musieli przejść na znane odmiany uprawiane w suchym i gorącym klimacie. I z tym trzeba się zmierzyć. Być może będziemy mieć więcej burz w okresie zbiorów, więcej opadów. Wtedy będziemy potrzebować lepszej odporności na wyleganie i na porastanie ziarna w kłosie. Chciałbym teraz przejść do trzeciego punktu, wczesnego dojrzewania. Co możemy z tym zrobić? Tutaj widać gamę wszystkich odmian pszenicy o zimę, które zostały dopuszczone w Niemczech od 2014 roku z jakością ABC. To jest proste. Liczymy dni od 1 stycznia do dnia, kiedy nastąpiło kłoszenie. I Państwo widzą, że to całkiem spory zakres. Możemy również wyselekcjonować wczesne odmiany. Maksymalna różnica między skrajnie wczesnymi a skrajnie późnymi odmianami wynosi około 8 dni. Normalna różnica wynosi około 6 dni. Można zadać pytanie, czy to ma znaczenie, jeśli chodzi o plon. Dlatego badałem zależność między terminem kłoszenia a plonem ziarna w badaniach wartości gospodarczej. Jak widać, w ostatnich latach nie ma żadnej zależności między kłoszeniem, wczesnością dojrzewania, a plonem ziarna. Na dzisiaj oznacza to, że istnieją wczesne odmiany, takie jak na przykład nasza odmiana Cambesino które przynoszą wysokie plony. Ale tendencyjnie jest dużo więcej późnych odmian, które wysoko plonują. Patrząc na minione lata, trzeba powiedzieć, że ze względu na właściwości plonotwórcze, wczesne odmiany nie były preferowane, przewagę miały odmiany późniejsze. Oznacza to, że hodowca również musi się nad tym zastanowić, czy jest sens hodować odmiany dojrzewające ekstremalnie wcześnie. Czy należy zapytać, jaki jest trend rynku? Poza tym musimy generalnie skupić się na sytuacji, która również utrudnia hodowlę, ale być może jest bardziej korzystna dla zmian klimatycznych. Chodzi o to, że w Niemczech mamy bardzo różne regiony klimatyczne i jeśli chcę rozwijać różnorodność, to oznacza, że odmiana musi się wszędzie sprawdzić. Konsekwencją dla mnie jako hodowcy jest to, że muszę daną odmianę sprawdzać w wielu regionach. Literą X zaznaczone są wszystkie nasze lokalizacje testowe w Feldkirchen. Czerwone obramowanie to miejsca z dużym zagrożeniem suszy, w których często mamy stres suszy lub upałów. Oznacza to, że odmiana wtedy osiągnie stabilność planowania, do której dąży hodowca, jeśli we wszystkich stanowiskach przeprowadzone zostaną wieloletnie testy w najbardziej zróżnicowanych warunkach uprawy. A oto obraz pokazujący, jak ekstremalny i trudny może okazać się proces hodowlany, jeśli próbuje się wyselekcjonować odmianę przystosowaną do zmian klimatycznych. Widać to na tym zdjęciu. Robiłem je 11 lipca 2021 roku na naszych suchych poletkach doświadczalnych w Wedegast koło Bernburga. Pszenica była gotowa do omłotu. To było wyjątkowo wcześnie. Ten widok mnie przeraził. I tak jest tam co roku. Jak tam przyjeżdżam na początku lipca, to można powiedzieć, że pszenica jest praktycznie dojrzała do omłotu. A teraz przykład 10 dni wcześniej na poletkach Feldkirchen, gdzie przez dwa tygodnie stała woda. Na tych dwóch uderzająco różnych przykładach Widać, jak trudno jest hodować i selekcjonować odmiany pod kątem zmian klimatycznych lub suszy. Jedyną opcją, jaką ma hodowca, jest próba odnalezienia odmian, które nadal będą przynosić naprawdę dobre plony w obu tych ekstremalnych warunkach. Oto kolejny przykład z naszych poletek z zeszłego roku z testu wydajności 3. Tutaj widać, że w zeszłym roku plony wynosiły od 50 do 90 kwintali. Najgorszy plon był z pewnością ponownie w suchym stanowisku w Wedegast, z którego chętnie korzystam w celach pokazowych. Pytanie zawsze brzmi, jak wykorzystać te wyniki dla całego kraju, dla wyniku całościowego. Na pewno mamy takie stanowiska i możemy w nich selekcjonować odporność na suszę i upał. Jeszcze raz chcę Państwu pokazać przykład opracowany przez Pana Goethe'ra z Państwowego Instytutu w Dornburgu w Turyngii. W 2018 i 2019 roku próbował ustalić różnicę reakcji odmian w stanowiskach normalnych i suchych na glebach lesowych i zwietrzałych. Jak Państwo widzą, istnieją odmiany, które różnie reagują. Strzałka zielona to odmiany, które mają lepsze plony w stosunkowo suchych warunkach. Czerwone strzałki to odmiany, które lepiej radzą sobie w wilgotnych lub bardziej normalnych warunkach, lub inaczej mówiąc, gorzej radzą sobie z suszą. I zdecydowanie istnieją różnice odmianowe, interakcje odmian. Można by odmiany poddać selekcji na te właściwości. Ale obecnie uważam, że celem hodowli jest szukanie odmian, które będą dobre w każdych warunkach lub wydadzą rozsądne plony, ponieważ nie możemy przewidzieć, czy będziemy mieli teraz rok suchy, normalny lub mokry. Nicht. Myślę, że hodowcy pracują nad takimi odmianami w swoich stacjach w różnych regionach. Ale nie polecam nastawienia się na selekcję jedynie w kierunku suszy odporności na suszę, odporności na upał. Stabilność planowania może być pokazana jako przykład na dwóch odmianach Asory i reform. W badaniu wartości gospodarczej odmiana Asory była lepsza tylko raz. Przez dwa lata wynik był porównywalny z odmianą reform. A potem nadszedł wyjątkowo suchy rok. 2020. 2018, w którym wyraźnie się wyróżniała i przewyższała o ponad 7% odmianę reform, która naprawdę nie jest złą odmianą. Plony obu odmian w ciągu ostatnich kilku lat spadły, wtedy zauważyliśmy, że w tym ekstremalnie suchym roku takie odmiany jak Asory, ze swoją genetyką w tle, mogą mimo wszystko mieć zalety. Aby pokazać, że robimy coś w kierunku odporności na upał i suszę, czy zmiany klimatu, przeprowadzono w odmianie Asory translokację która prawdopodobnie powoduje tę tolerancję na upały i suszę. I tak powstał projekt Tertius w kierunku zmian klimatu, w którym próbujemy poprzez translokację przenieść z żyta do odmian pszenicy lepszą tolerancję na zmiany klimatyczne, odporność na upał i suszę. I tak doszedłem do podsumowania wykładu. Myślę, że praca hodowców jest zdefiniowana przez rozwój społeczny i polityczny, który również określa nasze cele hodowlane. A do tego dochodzą zmiany klimatyczne, które próbujemy przetestować za pomocą testów w wielu regionach. Moim zdaniem hodowla odpornościowa pszenicy osiągnęła w międzyczasie stadium, w którym problemy wynikające z pożądanej redukcji fungicydów mogą zostać prawie całkowicie zrekompensowane. I myślę, że na pewno istnieją suche regiony, gdzie byłoby naprawdę lepiej, zwłaszcza w takich miejscach jak Wedegast, by nic nie robić chemią, tylko czekać na deszcz. Rolnik ma z tego więcej niż wtedy, gdy wypryska duże ilości regulatorów wzrostu lub fungicydów. Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu hodowla może zrekompensować zmniejszenie zużycia nawozów i wynikający z tego spadek jakości plonu, jest z pewnością trudna. Możemy co prawda zrobić coś w tym kierunku, ale nie sądzę, żeby udało nam się rozwiązać wszystko. Jeśli nadal pożądana jest wysoka jakość, to trzeba za nią zapłacić i być może w niewielkim stopniu zrezygnować z plonu ziarna. Hodowla odmian dla rolnictwa ekologicznego jest bez żadnych problemów możliwa. Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, to myślę, że hodowla w celu zapewnienia stabilności ności plonów stanie się o wiele ważniejsza. I trzeba po prostu spróbować zbuforować te różne warunki i wahania pogodowe za pomocą swojego systemu testowego. Musimy nadal starać się optymalnie łączyć wszystkie właściwości odmian i posuwać się do przodu. Ale im bardziej chce się włączyć dodatkowe cechy, tym mniejszy jest postęp hodowlany, jeśli chodzi o plon ziarna. To jest oczywiste, że jeśli pracuje się nad coraz większą liczbą cech, tym wolniej wypracowuje się pojedynczą cechę w postępie hodowlanym. My staramy się osiągnąć Stabilność planowania i przystosowanie się do zmian klimatycznych poprzez wieloletnie i rozległe obszarowo testy w najbardziej zróżnicowanych regionach klimatycznych. Co chciałbym również podkreślić, dla nas, hodowców średnich i mniejszych, niezależne regionalne badania odmian są naprawdę podstawowym warunkiem, aby móc oferować i polecać odmiany przystosowane do potrzeb rolnictwa w regionach. Byłoby szkoda, gdyby działania państwowe przyczyniły się do zaprzestania tego typu badań, bo one są również ważne dla rolnika. Chodzi o to, żeby te badania były nadal prowadzone. Moja rada dla rolników, aby złagodzić wszystkie opisane przeze mnie zagrożenia brzmi: wykorzystywać różnorodność odmian. Na przykład w dużych gospodarstwach uprawiać nie tylko jedną odmianę, lecz być może pięć lub sześć wczesną, późną odporną na porastanie zboża w kłosie, mrozoodporną po prostu po to, aby od samego początku zmniejszać ryzyka i zagrożenia klimatyczno-pogodowe. A my, hodowcy, możemy pracować tylko wtedy, gdy mamy wystarczające fundusze. Na przykład przez zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub opłatę od korzystania z przywileju farmerskiego, bo tylko wtedy, gdy będziemy mogli się refinansować, możemy spełniać powyższe życzenia. W tym miejscu dziękuję za uwagę. Zwykle umieszczam w tym miejscu zdjęcie mojej grupy podczas żniw. Grupa liczy od 25 do 30 osób, ale ze względu na ochronę danych byłem dzisiaj trochę ostrożny i je wyrzuciłem. Nie chciałem, by ktoś z grupy gdzieś się widział i mi zarzucił Nie, tego nie chciałem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie doktorze. Myślę, że był to bardzo ciekawy wykład. Przede wszystkim pokazał pan złożoność związaną z hodowlą nowej odmiany oraz z faktem, że nie wszystkie cele, które chcemy osiągnąć, można zawsze osiągnąć w takim samym stopniu. Myślę, że po niektórych rolnicy oczekują od hodowców kwadratury koła. Bardzo dobrze zostało pokazane, że jest to niemożliwe. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Chciałbym jeszcze dodać, że być może w prezentacji przeważały doświadczenia firmy Sekobra. To oczywiście jasne, bo to nasze produkty. Myślę też, że bardzo ważne jest zachowanie średnich struktur hodowlanych w Niemczech i rzeczywiście pszenica lub inne zboża są hodowane w wielu różnych regionach i każdy region jest ważny. A jeśli jakiś hodowca, jak na przykład Nodzat, wykorzystuje do hodowli suche tereny w górach Harcu, po górze lub przed górze, to jego odmiany nadają się chyba trochę lepiej do suchych rejonów niż odmiany Sfeldkirchner. Kirchner. To w zasadzie prowadzi mnie do naszego pierwszego pytania, które otrzymaliśmy. Kiedy patrzymy na odmiany pszenicy w Niemczech, to zobaczyliśmy, że jest to cała kolorowa wiązka odmian. Odmian, które wnoszą szeroki zakres cech, czyli odmiany wcześniej dojrzewające. Być może po to, aby uniknąć suszy późnowiosennej. Późno dojrzewające, na przykład jeśli chodzi o ochronę przed późnymi przymrozkami. Czy uważa pan, że utrzymanie tak szerokiego zakresu odmian w przyszłości jest realistyczne? Czy też należałoby ograniczyć liczbę odmian? Wrócę z powrotem do hodowli średniej wielkości. Jeśli uda się je utrzymać w tym zakresie powiedzmy od 15 do 18 programów hodowlanych w Niemczech, a Federalny Urząd Odmian Roślin jest również bardzo zainteresowany tym, aby zatwierdzać większą różnorodność odmian, które mogą pokryć wszystko co możliwe, wtedy ta liczba odmian zostanie zachowana. Jeśli jednak nie będziemy w stanie sami się finansować z powodu ograniczeń finansowych, a dokonaliśmy już znaczącej zmiany strukturalnej w firmach hodowlanych średniej wielkości, to z pewnością będzie tak, że hodowla odmian zostanie ograniczona. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że duża korporacja nie będzie zainteresowana rozwijaniem odmiany jedynie dla na przykład Bawarii. Chcę wprowadzić na rynek odmianę, która pokryje w jak największym stopniu potrzeby w całej Europie lub przynajmniej w Niemczech. Następne pytanie. Jaka jest nasza pozycja w europejskim porównaniu, jeśli chodzi o hodowlę pszenicy? Co dzieje się wokół nas? Myślę, że w każdym sąsiednim kraju istnieją programy hodowlane we Francji, Holandii, Danii. Może tylko dwa programy w Danii, ale to znacznie mniejszy kraj Polska, Czechy, Austria wszędzie tam istnieje hodowla odmian i to jest raczej wada dla Niemiec, ponieważ oczywiście wszystkie te odmiany w jakiś sposób wdzierają się do Niemiec i konkurują z naszymi własnymi odmianami. Chociaż być może moglibyśmy mieć jedną odmianę dla Francji, polska odmiana we Francji prawdopodobnie by się nie sprawdziła. Z drugiej strony być może jest to również zaleta dla niemieckiego rolnictwa, że całe spektrum napływające z sąsiednich krajów jest również sprawdzane, testowane. Te odmiany są sprawdzane i testowane w tak zwanych unijnych testach odmian. A jeśli są dobre, to na przykład bardzo wczesne odmiany polecane są również dla Nadrenii, czyli dla zachodnich regionów Niemiec. Otrzymaliśmy kolejne pytanie dotyczące szerokości międzyrzędzi. Z jednej strony pokazał Pan, że oczywiście istnieją różne odmiany, które mają różny potencjał tłumienia chwastów. Kiedy mówimy o szerokości międzyrzędzi, dzisiaj robimy dużo w odstępie 15 cm, czasami 25 cm, aby móc pielić międzyrzędami. Jakie jest Pana zdanie, czy istnieją odmiany, które efektywnie wykorzystują tę sporą szerokość, albo tracimy plony z tego powodu? To trudne pytanie, ponieważ sam nie mam w tym temacie dużego doświadczenia. Nigdy jeszcze nie badałem wpływu szerokości międzyrzędzi na wysokość plonu. Widziałem również niewiele badań odmian dotyczących tego tematu. Ja dopiero dzisiaj dowiedziałem się, że firma Horsch prowadzi takie badania. Byłem mocno podekscytowany tymi badaniami. Ten temat bardzo by mnie interesował, ale mogę sobie wyobrazić, że odmiany, które się dobrze krzewią, mogą tę przestrzeń lepiej wykorzystać. Zasadniczo uważam, że zmniejszenie plonów z powodu szerszych międzyrzędzi nie będzie tak duże. Jak wprowadzano ścieżki technologiczne, wiele osób twierdziło, że będzie się to wiązało z utratą plonu. A w końcu badania wykazały, że 95% powierzchni ścieżek zostało zrekompensowane. Myślę, że rośliny mogą to świetnie wykorzystać. I to jest również widoczne, że jak tylko roślina ma więcej miejsca, produkuje więcej pędów, więcej kłosów, więcej ziaren w kłosie. Chodzi mi o to, że jest to generalnie również część naszego pytania na dzisiaj: jak radzić sobie z różnymi szerokościami międzyrzędzi? Na dzisiaj istnieje bardzo duża dynamika poszukiwania optimum szerszych międzyrzędzi lub przynajmniej bardzo dużo pytań: szerokość międzyrzędzi, odmiany, gęstości wysiewu itd. Myślę, że to bardzo interesujący obszar, w którym można w przyszłości szukać odpowiedzi. Zgadza się, pytanie o efektywność azotu: jest to możliwe w niuansach hodowli? Tak, ale jako plantatorzy jeszcze nie powinniśmy się spodziewać wielkich zmian. Jeśli mogę krótko wtrącić, myślę, że przedplon odgrywa znacznie większą rolę. Właśnie widzieliśmy w badaniach Państwowego Instytutu, że jeśli mam jako przedplon kukurydzę na ziarno i cała słoma kukurydziana zostaje na polu, to nieważne jest, ile dam nawozu i tak będę miał bilans ujemny, ponieważ azot, którym nawożę, i tak zostanie wchłonięty przez masę łodyg kukurydzy. Jeśli będę nawoził po rzepaku lub po bobiku, to otrzymuję relacje, gdzie mogę zaoszczędzić może 40, 50, 60 kg w porównaniu z prawem nawozowym, a mimo to pszenica wyciąga więcej niż to, co nawiozłem. I mimo tego nadal mam bardzo dobre plony i dobrą jakość. Zawsze trzeba tu widzieć wzajemną zależność w zmianowaniu. Zawsze powtarzam, że mamy w międzyczasie sporo kukurydzy na ziarno. Również u nas w regionie Feldenkirchen mamy kukurydzę na ziarno, która częściowo jest młócona w połowie listopada. Potem siana jest pszenica. Zawsze powtarzam, że pszenica jest godna pożałowania, jeśli chodzi o to, co musi znieść po kukurydzy na ziarno. Jeśli chodzi o efektywność azotu, pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Czy ma Pan doświadczenie z różną gęstością siewu? Czy osiągnęlibyśmy lepsze wyniki, jeśli będziemy wysiewać pszenicę rzadziej, i prowadzić w związku z tym rzadszy łan. Nie wiem. Myślę, że ważniejsze byłyby badania, które miałyby na celu upewnienie się, że rzeczywiście cały azot, który jest zmagazynowany, na przykład również w liściach, zostanie przeniesiony do ziarna. Bo o tym też wiemy stosunkowo niewiele. Ile azotu pobiera cała roślina? I nie wiem, czy jest to bardziej zależne od gęstości rzędów czy typu odmiany. Muszę być szczery, na ten temat nie mam wiedzy. W krótkim czasie otrzymaliśmy kolejne pytanie. Tak, na to pytanie czekałem. Jaka jest Pana ocena zastosowania metody CRISPR-CAS, czyli metody inżynierii genetycznej pozwalającej na manipulację genomem w hodowli roślin? Muszę powiedzieć, że to bardzo drażliwy temat. Ujmę to w ten sposób: budzi się w odbiorcy wiele oczekiwań, których na szybko już dzisiaj nie jesteśmy w stanie spełnić. Ponieważ po prostu wciąż zbyt mało wiemy o funkcjach genów, gdzie można celowo ciąć, aby rzeczywiście coś osiągnąć. Jak dotąd, za pomocą nożyc genowych, można powiedzmy wywołać pojedyncze mutacje, które występują również zwyczajnie w naturze. Można wtedy być może spowodować odporność wobec danego czynnika. Ale prawda jest taka, że na dzisiaj nie znam takiego przykładu, którego nie dałoby się również rozwiązać konwencjonalnie. A wszystkie istotne cechy, które są ważne dla rolnika, takie jak plony i jakość, są tak złożone i zależne od tak wielu genów, że myślę, że nie da się ich szybko osiągnąć nożycami genowymi metody CRISPR-Cas. Zawsze jestem trochę ostrożny i mówię: Ludzie, nie wzbudzajcie tak wielu oczekiwań tą historią, że nagle pojawią się odmiany, które mogą przeżyć z 200 mm deszczu, wytrzymać czterostopniowe upały, a mimo tego plony będą wynosić 80 kwintali. Myślę, że tak nie będzie, a niestety takie oczekiwania są częściowo rozbudzane, tak mi się wydaje. W poprzedniej prezentacji słyszeliśmy przy okazji tematu kukurydzy o grupach kapitałowych. One zarabiają dużo pieniędzy i są w stanie inwestować duże pieniądze również w temat nożyc genowych. Ale dla nas, hodowców odmian średniej wielkości w Niemczech, które mogą mieć dochód od 30 do 40 milionów z hodowli pszenicy i muszą z tego sfinansować te 15-18 programów, w zasadzie nie pozostaje już pieniędzy na jakiekolwiek nowe technologie. Poza tym dla nas, średnich firm, jest również tak, że cała sytuacja patentowa w tym obszarze również nie została wyjaśniona. I jeśli ktoś dzisiaj wbuduje świetny gen odpornościowy przy pomocy metody CRISPR-Cas, to chce również za to opłat patentowych i licencyjnych. A wtedy zawsze pojawia się pytanie, czy chcę z tego skorzystać i jak ważne jest to wtedy dla mnie. Jeśli chodzi o hodowlę zbóż, to jestem obecnie dość sceptyczny, jeśli chodzi o metodę CRISPR-Cas. Oczywiście chce się tę metodę wypróbować, by móc powiedzieć, ok, to jest rzeczywiście mutacja, ale jest to również zależne od ustawy Unii Europejskiej o inżynierii genetycznej, która wciąż definiuje wszystko, co dostaje się do komórki z zewnątrz jako inżynierię genetyczną. I trzeba by wpierw tę ustawę zmienić, zanim będzie można zacząć badania w Europie. Dokładnie, to będzie wymagało czasu, zanim zaczniemy poważnie myśleć o tym w praktyce. W hodowli odmian, jak słyszeliśmy w Pana wykładzie, bardzo dużo oceniał Pan, że tak powiem na Ziemię, czyli roślinę i zdrowie rośliny. Na koniec oczywiście jakość zebranego plonu, który z pewnością stoi ponad wszystkim. W jakim stopniu temat korzeni i ich wydajności poruszany jest również w klasycznej hodowli. To jest nasza czarna dziura, o której szczerze mówiąc nic nie wiemy. Próbuje się ekstrapolować, czyli szacować w oparciu o zaobserwowane trendy rozwojowe. Czyli mówisz, OK, jeśli dana odmiana daje dobre plony i jest zdrowa, to ma również korzenie dobrej jakości. Albo idąc na pola o ekstremalnych wyzwaniach, sprawdza się, czy istnieją różnice. Jeśli tak, to jakie i co można z nimi począć? Ale badania korzeni to bardzo drażliwy rozdział. To jest również część projektu Tertius, gdzie próbujemy na przykład sprawdzić, czy istnieją różnice między odmianami, które poddane zostały translokacji. Czyli Mutacji polegającej na przemieszczeniu fragmentu chromosomu w inne miejsce tego samego lub innego chromosomu, a odmianami, które nie zostały poddane translokacji. Ale to wszystko jest bardzo naukowe i tego normalny hodowca w ogóle nie jest w stanie dokonać. Ale Pana osobista ocena, czy istnieje w hodowli odmian potencjał w badaniach korzeni w glebie? Oczywiście, że istnieje potencjał, ale my jako hodowcy nie możemy sobie na to pozwolić. Ale zakładając hipotetycznie, gdybym wiedział, że istnieje pewna ilość odmian, nie wiem, na przykład 100, które faktycznie różnią się pod względem wydajności korzeni i okazałoby się, że niektóre są znacznie lepsze, wtedy powiedziałbym, że tak, że można z nimi krzyżować lub włączyć je do hodowli. Ale znowu jestem w tym nieco sceptyczny, bo badania mieszanek odmian wykazały, że odmiany te nie przynoszą wyższych plonów. Oznacza to, że pod względem wydajności korzeni nie różnią się. Dlatego jestem raczej sceptyczny. I myślę, że pośrednio, poprzez hodowlę i selekcję, jesteśmy w stanie wyhodować naprawdę wydajne odmiany. Ale wszystko, co pokazują wyniki testów i wiedza na ten temat, to fakt, że odmiany, które są najlepsze w dobrych warunkach, zwykle są również najlepsze w złych. Tę intuicyjną wiedzę zdobywa się przez lata doświadczeń. I można to wywnioskować z Pana doświadczeń. Zgadza się. Doktorze Kempf, bardzo dziękuję za ekscytującą dyskusję po wykładzie. I jeszcze raz dziękujemy, że przyjechał Pan tu do nas, do Szwandorfu. Dziękuję za zaproszenie. Tym wykładem zakończyliśmy temat hodowli pszenicy w ramach Horsh Life. Jeśli masz jakieś pytania, porozmawiajmy na czacie. Oczywiście chętnie przekażemy Twoje pytania dalej, jeśli będą dotyczyły szczegółów oraz jeśli coś będzie wymagało wyjaśnienia. A na razie dziękuję za uwagę.